Hej, witam wszystkich. Jak w tytule, zabiorę was na kulty. Jesteśmy w Karlin na statku. Zacznę od dostępu, czyli polecę po klucz, a później w trakcie wszystko opowiem, co i jak. Spalić, a levele przychodzą bardzo szybko, także ja znowu to samo powiem, że nie narzekałem. I niejedni mi tutaj mówili: Doreno, znowu dalej na kultach. Tak, dalej na kultach. Dobra, jeżeli chodzi o profit, nie ma. Tu jakoś nawet się nie zastanawiałem, jakiego gina zrobić i zrobiłem akurat blue, u którego można sprzedawać seset, czyli Crown Armor, Crown Legi i Crown Helmet. Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o boostowanie, to powiem tak, moja postać ma chyba teraz 10 miesięcy i użyłem dwa boosty przez cały ten okres. Tu nie trzeba. W ogóle na tym levelu, to na tym 120, co tutaj byłem, no to by było chyba trochę głupie, żeby używać. No nie wiem, jak kto woli i czy ktoś ma w ogóle na to wszystko pieniądze, bo... A co do pieniędzy, co do profitu, to pokażę, zrobię następny filmik i właśnie. I pokażę wam, gdzie zarabiałem, aby mieć tutaj na tą miejscówkę pieniądze, bo jednak tu się przyda. Tu mi wszystko poszło.
co miałem, co zarobiłem do poszło. Dobra, nie będę tego zbierał. Tu nic nie ma. Co jeszcze? Aha, żeby zejść niżej. Żeby zejść niżej, trzeba tu. O, jest. Tutaj jedne kulty zostawiają wirki. Zielone i niebieskie. I trzeba ich zebrać po 10, aby móc przejść przez ten teleport. Przez ten teleport, który później pokażę, bo tam będę przechodził. Żeby zejść niżej. Powiem tak. Wszystkie levele, które zrobiłem w tak krótkim czasie, zrobiłem tylko na tym piętrze. Także nie wiem, czy tam te piętra w ogóle. Na minus 2 byłem parę razy. A na minus 3 to oj, też u jednej ręki można liczyć. W ogóle niepotrzebne te piętra, jak dla mnie. Można te bestie zrobić, bestiariusz. Ale nie tam, jak już wszedłem, to tylko dla mnie się liczył exp i level up. Dobra. Zaraz wam pokażę chyba w quest logu. Bo tu jak zejdziecie, to już nie ma. Jak wejdziecie, jak przejdziecie ten teleport na początku, to od razu wam się powinien w quest logu uruchomić. Zaraz zobaczę. Zaraz wam pokażę. Jak się ubrać. Ja tu chyba wszystko... O, jak widzicie znowu. Tu... Zobaczymy, jak to będzie, no bo to jest 7K. A ja wcześniej, tak jak mówiłem, ciężko było. Ciężko było z profitem tu. Może się coś zmieniło, ale to było parę miesięcy temu. Dobra. Cults of Tibia. I tutaj jest 10 i 10. To są właśnie te wirki, które trzeba zebrać, żeby przejść przez to tutaj, przez tą kratkę. Pokażę wam, co jest poniżej. Tu przybywa po prostu tylko tych kultów. Tu jest, nie wiem, nawet nie potrafię go wymówić. Ale przebiegnę to i żebyście widzieli mniej więcej, jak to wygląda. Ciężko tutaj jest. Ja tutaj nie wchodziłem, bo nie było potrzeby. Siedziałem tylko i wyłącznie na tym minus 1. I warto było. Wiecie co, bo ja jak już gdzieś wejdę, a widzę, że level leci i nie trzeba się spinać, to ja tam zostaję i tak robię. Na Goromie, którą nagrałem, spędziłem 82 poziomy. Tutaj 117, na 237 wyszedłem z tego miejsca. I powiem szczerze, że śmiało mogłem tu zostać do 250. A to z tego powodu, że wtedy mógłbym kupić Gnome Sworda, który jest od 250 levelu i dopiero iść na Goromę. Bo tam jednak te 13 poziomów się męczyłem i nie polecam o takich skillach. Zresztą dobrze wiecie, o co chodzi. Zostałbym tu śmiało na do 250. Telefonu nie ściszyłem i... Tam poniżej będzie jakiś też teleport. Też kratka, teleport z questa, gdzie ja idę. Ale to wam jest niepotrzebne. To, co pokazałem, to wam wystarczy. Dobra, zapomniałem powiedzieć w ogóle, jaki tu jest exp. Jest wystarczający. Wystarczający, żeby tu być przez tyle poziomów. 500, 600. To się później zwiększa z levelem. Bije się ich szybciej. Wiadomo.
aż jest w końcu ta przyjemność tutaj siedzieć. Naprawdę. Bo tak, to trzeba na nie uważać. Tną paskudnie. No, te wille, Grandmastery, strasznie, strasznie. Nie są przyjemne. Za chwilę chyba będziemy... O, dobra, to już możemy zejść na dół. Tu jest ten trzeci poziom, na którym byłem może, no tak jak mówię, parę razy u ręki można to palców wyliczyć. Ja to tylko przebiegnę, żebyście mniej więcej widzieli. O, tu są te solary, też dodatkowe. Też ich nie mam zrobionych, bo nie było potrzeby. A pierwszy... To zrobiłem... Chwila, zaraz zerknę. To nie tu. Aha, tu tylko te preje. Jak wchodzą, to... Śmiało można korzystać. Także nawet... Nie. To miejsce naprawdę mnie ani nie przyciągało. Nie dość, że jest jakieś takie małe. To nie czułem. Tu w ogóle mniej expa leciało. Nie było na godzinę. Tu chyba miałem czarma jednego właśnie odpalonego. To był Dodge. I właśnie na te villa Grandmastery. Nawet nie wiem, gdzie biegnę. Poważnie. Chcę wam to tylko pokazać. Tak jest. I mogłem tu zostać faktycznie do tego 250 levela. Następną postać, jaką bym robił, to na pewno bym tu przyszedł. Także dlatego to nagrywam. Chcę wam pokazać, gdzie te wszystkie poziomy, gdzie te levele zrobiłem. Czy to ktoś zobaczy, czy nie. Ja przynajmniej coś po sobie zostawię i być może komuś się to przyda. Fire Sword. Dobra. No może teraz tą bestiarkę zrobię przy tym filmiku. Tu też przylatują w TH też inne profesje, także jednak ten list, to przepraszam. No nic, ja się wrócę, bo to jest tutaj daremne, żebym ja tylko wam pokazuję, jakie to jest. To nie jest za duże. Tu nie ma sensu w ogóle przychodzić. Tu chyba jak tą, faktycznie tylko tą bestiarkę chcecie robić, a tu wam będą wchodzić na 100%.
Zrobię ten filmik następny, gdzie będziecie mogli, bo ja później tak spalałem 2 godziny staminy, na godzinę szedłem w miejsce, gdzie zarabiałem i znowu miałem na następny dzień i na poty, i na wszystko to, co faktycznie jest potrzebne, przepraszam. Także wydaje mi się, że to powinno wystarczyć. Życzę miłego ekspienia tutaj. No i oczywiście, jeżeli się podobało, łapka w górę, zostawcie subskrypcję, za co dzięki, szacunek, pozdrawiam, do zobaczenia, hej.